Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Produkt od widza, autograf Onyx. Tire dressing. Zapach jest fenomenalny tego produktu. Jest wodnisty. Wanilia. No słodko, miód. Piłbym, naprawdę. Piłbym i to tak nawet się bym nie zastanawiał. Naraz bym to wziął. Piękny zapach, piękny. Kurczę, troszeczkę zaczęło wiać. Oponki wymyte, godzinę stało, żeby to odparowało. Dlatego, że 10 października dzisiaj jest, więc kurczę, to wszystko wiadomo. Już nie odparowuję tak jak latem. W cień było fajnie cieplutko, jak myłem. Szerszenia, jeszcze siedzi Zymulek z tą kanapką, którą widziałeś. Jeszcze się dobrze trzyma, ładny połysk, co? Dobra, oklejam właśnie, bo ja tu mam się zająć dressingiem, a nie. Dzisiaj film z dressingiem do opon i plastików Aqua, gdzie nie zauważyłem, że nie ma dźwięku, jak buforowałem film. I dzisiaj przepraszałem za to. Kurczę, no szkoda, bo tam też właśnie tutaj tak samo będę chciał zrobić, żeby było tak na surowo. Czyli od początku do końca test trwałości, riki-tiki, narkotyki, zjara, kwasy i dropsiki, tak? Tak powiadają. Troszeczkę większa gąbeczka, dlatego, że no produkt, no mówię, jest płynny i atakował będę go z atomizera, żeby równo rozłożyć. Wyjątkowo tył, bo będę chciał tutaj poprawić drugą aplikacją, więc zaaplikuję tutaj i przeskoczę naprzód. Zobaczymy pierwsze... Ole! Wydajność to tu będzie kosmos, człowieku! Ojejku, aplikacja! Nie no, bajeczka, naprawdę! Widziałeś, ile psiknąłem, po prostu pstryk, pstryk i to już. Zobaczymy, jakie wykończenie nam tu zaoferuje. Lub pokażę ten produkt. Na razie jest mega mokro, naprawdę. Tłusto i mokro. Dobra, odwrócę. Ale odparowuję szybciutko. Odwracam i docieram. Żeby nie zostawić chamskiego połysku. Z przodu jedna porcja bez dotarcia. Tu dwie porcje z dotarciem. Wstępnie, rewelacja, wydajność, rewelacja, aplikacja, rewelacja, przyciemnienie, rewelacja, połysk, brak połysku. Słuchaj, pięknie odparowuje, a jest naprawdę chłodno. Myślę, że okolice 13, max może 15 stopni, już taki wiaterek chłodny wieje. Obłęd. Naprawdę obłęd. Zostawiam. Lecimy do przodu. Jesteśmy. Dobra. A tutaj... O kurczę, tutaj wentyl wyszedł na dole. Trudno. Szkoda. Tego nie lubię, bo nie będę mógł ci się pochwalić, jak wyszło ten tego. To już wiemy, o co chodzi, nie? To bardzo fajnie. A, okej. Słuchaj. Tu jest, robię myk, myk i już, to jest wszystko. No wydajność, to ja do końca życia go nie zużyję. Wydajność to tu jest po prostu obłędna. Będę chciał też sprawdzić produkt, jeżeli chodzi o mokry lakier. Mokry lakier, ojej. O mokrą oponę, na mokro. Jak już się skończy, będę chciał uzupełnić. Teraz nie będę tego popełniał, bo nie ma potrzeby. Czyli jak zobaczę, że na którejś z opon produkt umarł, a prawdopodobnie będzie to tył. Słuchaj, no obłędnie się to rozprowadza. Naprawdę. I to w ogóle jakość pokrycia, bo te opony są wredne. I to naprawdę wredne. A tu zobacz. Zaje fajnie. Naprawdę, super. Kurde, a długo stał, mówię, w płynie. Taki kurczę, bo ja nie przepadam za płynnymi, dobrze wiesz. A tu proszę, może się okazać, że to będzie lider. I słuchaj, tu już, a tu jeszcze trochę tak zostało, o, i odrywam od razu,
żeby nie było niespodzianek. I zostawiam. No mega przyciemnienie, no mega, no po prostu mega. Bez dotarcia, no jest połysk. Zobaczymy, jak długo się będzie utrzymywał. Teraz idę na tył. Słuchaj, aplikacja to jest baną, ale opona wygląda zajebiście. Co mi się podoba, że te takie przetarcia, które nie wszystkie dressingi kryją, całkiem nieźle sobie z nimi poradził. Śliskość jest. Mega śliskość, ojej. Czy będziemy sprawdzać cropping? Bez sensu. Po co na oponie? Ja podziwiam osoby, które zarzucają dressing za chwilę. Znaczy, można, no ale co to? No nic, to każdy będzie, na każdym będzie praktycznie prawdopodobnie hydro. No, są takie, które słabo mają tę słabą hydrofobowość, ale to na oponie nie o to chodzi. Na oponie to ma, kurczę, siedzieć bardzo przyjemnie. Ma być ciemno. Ma być ciemno, mokro, ewentualnie matowo. Dobra, słuchaj, ładnie odparował. Druga porcja. I już wystarczy. Zobaczymy, czy będą jakieś... O, jeszcze dodatkowo uzupełnia. Skurkowany. No, to teraz już pokrył całkowicie te nierówności. Panie, tu jest za grubo. Ujo. Ale mokro. I teraz tak, docierać czy zostawić? Nie wiem. Nie mam pojęcia, słuchaj, to jest właśnie zgrzyt zawsze z tymi produktami. O, tu jest nierówno. Dobra, przejdę do przodu. Nie no, słuchaj, zero zużycia. No zero zużycia produktu, no coś niebywałego. Naprawdę, fenomenalnie. Bez dotarcia cały czas idzie w taki połysk, niestety. Nie jest to plak, ale jest błyszcząco i jest w cieniu. W słońcu myślę, żeby się błyszczał jak psu zęby. Zdecydowanie zęby. Dobra, to tutaj zostawiam, a tam jednak dotrę. Jakoś boli mi ten połysk. No tutaj to jest strasznie, tu jest kosmos. W porównaniu do przodu rzeczywiście tu jest mocniejszy ten połysk, ale będę chciał zobaczyć, czy coś się poprawi, jeżeli chodzi o jakby ciemniej. Tak, druga porcja. Tak delikatnie tylko zbiorę ten nadmiar. Jaram się. Naprawdę? Naprawdę się jaram. Kurde. Rewelacja. Ło, panie. Obłęd. No. Ho, 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 ho. Że tak powiem. No. Dobra. Gumę już zdejmę. I tak zostawię. Niech sobie odparowuje. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Jeżeli chodzi o aplikację, no to jest banał, to już wiesz. Bez dotarcia on się uspokaja. On się uspokoi na pewno, bo on odparuje. Latem to był moment. Fajnie było tak, szybko odparuje. Pięknie pokrywa oponę. Te wszystkie takie przetarcia, których nie często dressingi właśnie nie chcą brać, nie wchłaniają się, gdzie opona ich nie przyjmuje, tutaj pięknie sobie poradził. Jedna porcja jest tak optymalnie bez dotarcia. Naprawdę fajnie. Ciemno. Mega ciemno. Tutaj. No tutaj to jest kosmos. Tu mi się bardzo podoba. Dlatego, że pierwsza aplikacja pięknie odparowała. Opona szybciutko przyjęło. Przykryło nierówności. Druga porcja dodała jakby takiej soczystości. Takiej czerni. I to ewidentnie widać, że nie dość, że przykryła dokładniej te nierówności właśnie przetarcia, to do tego jest jeszcze taka ciemniejsza. No zajebiście, naprawdę fajnie. Produkt, kurczę, na dzień dobry, bomba. Nic mi w nim nie przeszkadza. Jak dobrze wiesz, te płynne średnio mi leżą, tak ten mi leży okrutnie. Dlatego, że jest mega wydajny i już. Już, po prostu, pstryk. Tak naprawdę przygotowanie opony to była dłuższa, no z reguły dłuższa impreza, a tutaj to jest zero walki. I tak naprawdę, no, bezinwazyjnie. Nie da się zepsuć nic z tym produktem. No nie da się. No dobrze, słuchaj. No to standardowo zaproszę Cię do dalszej części filmu. Będę chciał Ci pokazać, jak długo posiedział produkt na
tych kołach, na tych oponach jest to prawa strona auta, więc będzie miał ci delikatnie lżej. Tył ma zawsze gorzej. Mamy październik, więc kurczę, nie wiem, kiedy zmienię na zimóweczki. Myślę, że jeszcze miesiąc pojeżdżę, więc kurczę, albo dwa, zobaczymy. Więc prawdopodobnie możliwe, że dressing się skończy. Jeżeli nie, no to będę zmuszony, kurczę, przerwać test. Jeżeli wytrzyma ten miesiąc, dwa, no to będzie to bardzo dobry wynik, jak na aplikację, bo z reguły te płynne, no nie wiem dlaczego, ale jakby się działy krócej, kurczę. No dobra, słuchaj. Lecimy z testem trwałości. Zanim test trwałości, autko postało całą noc w garażu i jakby to powiedzieć, zobacz, nie odparowało. Myślałem, że to szybko odparuje. Jest tłusto, niestety. Jest tłuściutko. Wiem, że telefon to troszeczkę podbija, ale tak, nie odparowało. Jeżeli do wieczora to nie odparuje, to będę zmuszony to, słuchaj, dotrzeć. Idę teraz na tylne koło, na tylną oponę, gdzie aplikacja była podwójna. I tutaj, słuchaj, ładnie ciemno, ale patrzę, gdzie niegdzie jeszcze jest. Tak, najwięcej siedzi tutaj w napisach. Czyli ja myślałem, że kurczę, odparuje całkowicie, ale zobacz, tu na przykład. O, proszę. A nie, to woda. Dobra, to jest usprawiedliwione, woda. Zaraz zobaczymy. Woda. Tak, woda. To tu akurat woda. Ale nie wszędzie odparował. Przód na przykład, kurczę, w ogóle. Znaczy w ogóle, tak. Są miejsca, gdzie kurczę siedzi. Najwięcej właśnie tutaj w miejscach, gdzie są napisy. Poczekam jeszcze, poczekam. Wieczorem na 18 jadę na trening, więc jeżeli powiedzmy do 16, to się nie uspokoi, będę zmuszony dotrzeć. No dobrze, u mnie 16 i patrzymy, co jest grane. Czy coś się zmienia? Teraz wziąłem GoPro, więc jest ciemniej. O. No nie, nie do końca odparowało. Siedzi w tych napisach, gdzie mam wentyl na dole. To tak, żeby go nie zgarnąć. No i co? Jeżeli zbieram produkt, to niestety pojawiają się te przetarcia, które myślałem, że zamaskował. A tak miało być pięknie, nie? No nic, dotrę. Jedna strona. Zaraz ci powiem, jak to wygląda. Tak, po dotarciu zdecydowanie mniejsze przyciemnienie, bardzo nierówne pokrycie. I tu sytuacja zmienia się diametralnie. Dobra, idę naprzód. No szkoda, kurde, tak się fajnie zapowiadało. Powiem ci, tak wykazywał tendencję do szybkiego odparowywania. A tu proszę, tak jakby się wypocił, słuchaj, naprawdę. Zmieszczę się. Ojojojojojoj. Opa, zmieszczę się. A tutaj? I tu zostawiamy. Z przodu jest bajka. No patrz. A widzisz. A widzisz. Teraz tak, tu. Sprawdźmy. Przód zostawię.
Przód zostawiam, nie ruszam. Zdecydowanie lepiej odparował. No dobra, no to sytuacja jest, słuchaj, prosta, kurczę. Podsumowując, zdecydowanie jedna aplikacja. Im mniej, tym lepiej. Produkt jest płynny, naprawdę malutko tego produktu, bo rozprowadzenie go to jest poezja i zostawiasz. A teraz już na pewno test trwałości. Pojeżdżone, polatane, 1000 kilometrów chyba, jaki okres czasu, kurczę, nie pamiętam. Nie wziąłem sobie ściągi. Co do produktu, słuchaj, chyba nawet w filmie mówiłem, bo że wodniste z reguły siedzą krótko. No i tu się sprawdziło. Szału nie ma, jeżeli chodzi tutaj o trwałość. Samo oczyszczanie też szału nie ma. Produkt na tych oponach w ogóle się nie sprawdził. Słabo, słabiuteńko. Wrzucałem u znajomego na opony. Oczywiście testu nie robiłem, bo auto, no jak nie mam przy sobie auta, nie wypowiadam się na test trwałości. Wykończenie. Tam był większy balonik i to fajnie usiadło w taką satynę. W satynę i tutaj tak, im mniej produktu, tym lepiej. Naprawdę. Oszczędzamy na maksa. Wydajność będzie kosmiczna. Zapach rewelacyjny. Przyjemność z aplikacji bomba. Na mokro również daje całkiem niezły efekt. Ale nie. Nie moja bajeczka. Jakoś tak, kurde, on za szybko traci swoje takie właściwości i za szybko traci ten swój taki wygląd, kurczę, tej opony takiej satyny. I w dwóch dużych porcjach, słuchaj, jak dasz, to on się błyszczy tak. Kurczę, trzeba go dotrzeć i to później u mnie na takie nierówne pokrycie. U znajomego dałem go tak naprawdę optymalnie i tam, nie pamiętam, jakie to były opony. Też jakaś, raczej klasa premium. I słuchaj, no nie do końca, no nie moja bajka, ale za to słuchaj, no tutaj jeżeli chodzi o pracę i aplikację i zapach, fenomenalnie. Czy bym go kupił? Chyba już teraz nie. Z takich płynnych, fantastycznych, kurczę, do czego? No to wiadomo, no tutaj to Neoxal, nie? Neoxal, Nanolex, ale to kurczę, tam jest bardziej żelowy. Z płynnych, słuchaj, tak naprawdę, z tego co pamiętam, była taka firma Heck Cosmetics chyba, no. I on tam pachnie, kurczę, taki świętami, trochę taki korzenny, naprawdę rewelacja, no, bomba. No dobra, słuchaj, produkt nie jest zły dla osób, które lubią często smalcować, a większość osób często smalcuje opony. Mycie, szybka akcja i ten produkt się właśnie tak sprawdzi. Mycie, szybka akcja, tu nie stawiamy na trwałość, nie stawiamy na jakieś mega zabezpieczenie opony. Zimową porą myślę, że on się w ogóle nie sprawdzi. Takie moje osobiste zdanie. Na zimę raczej szukałbym czegoś żelowego, czegoś kremowego, ewentualnie powłoki. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A i dziękuję za produkt od widza. Hej!